ten pierwsze miejsce, a ten był drugie miejsce w Katowicach. Właśnie ten medal był dla Roberta przepustką na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi. Reprezentacja Polski składała się z 64 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Olimpiady specjalne są jednym z trzech filarów ruchu olimpijskiego na świecie, obok Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Bardzo ładnie było w Abu Dhabi, trochę było ciężko grać w ten. Tą kulą trochę ciężko było wygrywanie. Jeden mecz wygraliśmy, a dwa mecze przegraliśmy. A w Debra przegraliśmy czwarte miejsce. Pojedynczo wygrałem złoto. W Abu Dhabi Robert stanął na najwyższym podium, zdobywając złoty medal w bowlingu. A to mnie nauczył trenować pan Stasiu. I całem panu Stasiowi teraz. Panie Stasiu, chciałem panu Stasiowi teraz podziękować. 10 lat takiego regularnego udziału w treningach doprowadziły do tego, że Robert obecnie może osiąga bardzo dobre wyniki. Jest w stanie rzucić przy 10 rzutach czasami 5-6 strajków w 10 remach. Zdobyty w zeszłym tygodniu złoty krążek nosi teraz dumnie na szyi. Z dumą prezentuje też dres reprezentacji Polski. Robert Litaszewski jest przykładem tego, że wola i determinacja pozwalają przezwyciężać wszelkie trudności, że osiągną sukces nieraz przełamując bariery. To Robert, można powiedzieć, jest wszechstronnym zawodnikiem. On nie tylko, załóżmy, te medale zdobywał w bowlingu. W bowlingu to jest, można powiedzieć, jego ostatnią dyscypliną, którą teraz obecnie trenuje, ależ poprzednio jest medalistą ogólnopolskich biegów przełajowych, jest medalistą w tenisie stołowym, jest medalistą w lekkoatletyce i myślę, że już wymieniłem wszystko, bo i w pływaniu jeszcze. Rywalizacja sportowa na tak wielkiej imprezie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wśród tysięcy zawodników z całego świata była dla Roberta wielkim wyzwaniem, ale i niezapomnianą przygodą. Fajnie, koleżanki i koledzy, fajnie byli. Widziałam też, że masz zdjęcie z Anią Lewandowską, tak? Tak. Przyjeżdżała do tego, do piłki nożnej, do kajakazów. A później do w Kosta grali i później i ten, a później do nas przyjechali i nam kibicowali. Równie mocno kibicowała i trzymała kciuki za Roberta jego rodzina z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy Mazowieckiej, którzy przygotowali powitanie godne złotego mistrza. A jak w nocy przyjechałem z Abu Dhabi, z Warszawy, to cały DPS mi ten i na niespodziankę zrobili. Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich były największym sportowym i społecznym wydarzeniem na świecie w 2019 roku i największą sportową imprezą w historii Bliskiego Wschodu. Polska reprezentacja Olimpiad Specjalnych wróciła do kraju z rekordowym dorobkiem 69 medali.